zdziwiło, że akurat Lotos? Byli inni kandydaci na głównego sponsora reprezentacji? Ja muszę powiedzieć, że ja już powiedziałem na konferencji, że myśmy nie szukali sponsorów. Ja muszę powiedzieć, że na każde pytanie i na każdą, że tak powiem, dyskusję, no musimy mieć sponsora. Ja mówię, nie musimy mieć sponsora. Musimy być dobrze zorganizowani, musimy mieć dobrą drużynę, musimy mieć dobrego trenera, musimy mieć wyniki i wtedy na pewno sponsorzy przyjdą. Poza tym z drugiej strony, no muszę powiedzieć, sponsoring polskiej reprezentacji nie jest aż tak tani, żeby mogła w tym uczestniczyć każda firma. No my, jeżeli chodzi o nasze możliwości i nasze oczekiwania, no to muszę powiedzieć, że to mogły być firmy pokroju Lotos i tak dalej. Natomiast no, muszę powiedzieć, że te rozmowy z Lotosem były bardzo krótkie, bardzo konkretne. Partner chciał być sponsorem reprezentacji polskiej. Myśmy się z tego szalenie cieszyli, bo jest to partner szalenie poważny, dlatego żeśmy tak to wszystko szybko, że tak powiem, zamknęli. Lotos ma cały pakiet dotyczący, który został unormowany i opisany. Lotos ma prawo zrobić filmy promujący swój brand. Są zastrzeżenia, że w filmie musi minimum wystąpić 6 piłkarzy. Żaden piłkarz nie może być podczas edycji filmu więcej niż 20%, żeby to nie była reklama jednego piłkarza, tylko reklama rzeczywiście reprezentacji narodowej. Może prowadzić różnego rodzaju akcje lojalnościowe na swoich stacjach benzynowych. Jestem przekonany, że to już od ich inwencji będzie, że tak powiem, zależało, jak potrafią tą współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, z reprezentacją wykorzystać. Mówił pan, że nie szukaliście sponsora, że Lotos sam się do was zgłosił, a czy były inne firmy, które się zgłaszały? Powiedziałem, że myśmy nie szukali sponsorów na siłę. Żeśmy do wielu sponsorów, że tak powiem, widząc, kto mógłby być naszym sponsorem, wysłali w taką wstępną ofertę. Mówię, słuchajcie, szukamy sponsora. Ja muszę powiedzieć, że rozmawiałem z jedną z grupą Orlen, rozmawiałem kiedyś, albo to tylko jedno spotkanie wstępne, rozmawiałem z panem prezesem, a potem można powiedzieć z następnym firmą, którą rozmawiałem, to była firma Lotos, także innych firm za wielu nie było, natomiast nie chciałem powiedzieć, że ten sponsoring to jest moja zasługa, wręcz przeciwnie, uważam, że przy tym sponsoringu pracowało troszeczkę ludzi na początku, pracował nasz partner biznesowy Grupa Sport 5, pracował sekretarz generalny, pracowali ludzie z marketingu firmy Lotos, pracowali, że tak powiem, kancelarię, bo jednak taki kontrakt podpisać to nie jest sprawa prosta.